Drodzy Państwo, gwiazda, właśnie widzimy ją teraz na ekranie, gwiazda nie tylko polska, ale globalna, można powiedzieć, jest już na listach globalnych na trzecim miejscu, Tidal Rising. Wielkie wyróżnienie, Roxana Węgiel, witamy Cię, gratulujemy. Dziękuję bardzo. I trzymamy kciuki i chcemy więcej, słuchaj, chcemy więcej, bo idziesz jak burza po prostu. Dziękuję. No jak się w ogóle czujesz z takim sukcesem? No bo spodziewać się pewnie nie spodziewałaś, chociaż bardzo ciężko na to pracujesz, ale jakie to jest uczucie? No niesamowite, bo spełniają się moje marzenia. No i jest to przede wszystkim ogromny zaszczyt, to, że mogłam znaleźć się na playliście Tidal Rising. To znaczy, że ludzie Cię słuchają i że po prostu słuchają Twoich kawałków, bo nie jest to jakaś lista, którą ktoś tam ustalił, że Ty jesteś najlepsza, tylko czyste fakty, słuchają Twojej muzyki. I tam są gwiazdy z całego świata, to też oczywiście, jest ważne, prawda? Tak, dlatego tym bardziej wielkie wyróżnienie. Niesamowite jest to, że to są miesiące, możemy liczyć w miesiącach, ty zaistniałaś, prawda, The Voice of Kids, potem Eurowizja dla dziecięca i tak to leci, leci, leci. Właśnie się śmieliśmy, zanim weszliśmy na antenę, że wczoraj jadąc po stolicy można też ciebie widzieć na każdym rogu po prostu. Tak. Wiesz, co jest niesamowite? Ja siedzę w kinie, a tam jesteś sobą. Że ci nie, palma ci nie odbiła, prawda? Nie, bo nie myślę, że ktoś by mi o tym powiedział. A ktoś nad tym czuwa w ogóle? Czujesz takie mocne wsparcie? Z której strony? Tak, no przede wszystkim ze strony rodziców. Mhm. No oni by na to nie pozwolili. Mówiłaś sama, że gdyby nie oni, to ten sukces The Voice Kids by się w ogóle nie wydarzył. No tak, no bo no, ciągłe wyjazdy do Warszawy, bo jak wiadomo, ja pochodzę z Jasła, no to jest trochę kawałek, dlatego... No, i musisz się trzymać chyba Jasła, co? Szkoła, czy już jesteś w Warszawie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? A propos szkoły, masz czas? No... Stara się znaleźć. Tak, znaczy wiadomo, szkoła jest bardzo ważna, ale no, mam bardzo dużo zaległości przez to, że tak opuszczam lekcje, ale coś za coś. Ja czytałam taki wywiad z tobą, z którym powiedziałaś, że gdybyś ty teraz się poświęciła całkowicie szkole, to bo trochę jest ta obawa, że za chwilę, za 5 lat, kiedy byś była na przykład w takim wieku, że już byś była samodzielna, mogliby o tobie nie pamiętać. Nie jest to dla ciebie trochę taki duży żal, że musisz coś kosztem czegoś poświęcić? Nie, no akurat śpiewanie to jest to, co kocham. I już wiesz teraz, że chcesz z tym wiązać swoją przyszłość i to jest... Tak, ale nie, nauka jest bardzo ważna, nie mogę o tym zapomnieć. A właśnie jeżeli chodzi o te relacje koleżeńskie ze szkoły, no młodzież w twoim wieku najczęściej jest tak bardzo blisko, dzięki temu właśnie, że chodzi na te zajęcia, a jak z twoimi przyjaźniami, przetrwały, są mocne? Tak, oczywiście. Mhm. Wiadomo, jest trochę mniej czasu, żeby się tak spotkać jak kiedyś, żeby wyjść na przykład do galerii z przyjaciółkami, ale no nadal utrzymujemy kontakt, jak nie da się utrzymywać go w realnym jakby życiu, no to wiadomo, jest Messenger, Instagram. Można. Się komunikuje. Tak, tak. Dokładnie. A masz czas na gimnastykę? Bo kiedyś uprawiałaś gimnastykę. Tak. Nie, już teraz nie. Czyli teraz tylko śpiewanie. Patrzę, w tle leci twój teledysk do Lay Low, tak? Tak. I to jest też piosenka, która oprócz tego, że od razu odbiła się szerokim echem i było mnóstwo wyświetleń, też wywołała trochę kontrowersji, bo wielu ci zarzucało, że jak na taką młodą osobę, no to tekst jest trochę za dorosły. Jak ty się do tego odnosisz? Ja interpretuję ten tekst tak, że jest on o takim pierwszym zauroczeniu, pierwszej miłości. I no często jest tak, że jak człowiek się zakocha, no to się czuje tak dziwnie, ale też to jest fajne. No każdy sobie to interpretuje tak, jak chce. No to a propos miłości, dużo się też pojawiło ostatnio doniesień, że masz, że, no to już zdradziłaś, prawda? Ten uśmiech mówi wszystko. Opowiadaj o chłopaku, bardzo prosimy. No co mam opowiadać? No fajny jest, czy nie? No fajny jest. Go cenisz, śpiewa, tańczy, co robi? Śpiewa. Czyli to prawda, tak? No tak, to akurat prawda, ale jest dużo fake informacji na mój temat. Dementujemy, dementujemy. Eurowizja dziecięca, tam się poznaliście, to prawda? Tak, tak. A, czyli no, dobry research. Ale to Polak czy nie Polak? No nie Polak. A nie Polak, no. czyli majówka z nim, czy nie z nim? Warto jeździć. Nie, no, w majówkę to będę grała jakieś koncerty. Czyli pracuję. No, tak, pracuję, ale jak polecę do Izraela, to sobie odpocznę. No właśnie, lecisz tam jako na Eurowizję jako gość specjalny, ale nie będziesz tam występowała. Nie, nie będę. Będę tam miała wywiad. Mhm.
będę tam miała wywiad i myślę, że znajdę chociaż chwilę czasu na ten odpoczynek. Mam taką nadzieję, no bo przecież Izrael to piękny kraj. A dostaniesz się do Madonny? Będziesz próbowała? To... Tak, oczywiście, że będę próbowała. No to jest w ogóle mega gwiazda, mega ikona. Myślę, że takie doświadczenie, no wiesz, konfrontacja z nią. Choćby zdjęcie. Okej. Okay. Po prostu. Właśnie. Majówka majówką. Będą też wakacje, już są jakieś plany? Na wakacje tak, koncerty. Fajny i Warszawa. Ale nie, no, ja to kocham, więc okay. To nie jest dla mnie taka stricte praca. No, a no, tak jak mówię... A jakiś wyjazd z rodzicami? Może sobie po... Coś planujesz? Jakiś wyjazd z rodzicami? Tak, ale to może po wakacjach, bo po jednak wakacje to jest taki... To czas pracy dla ciebie. Żniwa są. Też. I to jest jakby no, taki sezon koncertowy. No właśnie. Mhm. A płyta? Fani pytają o pierwszą płytę. Płyta będzie 7 czerwca. O, to już niedługo. Tak, już niedługo. Już dopinamy takie ostatnie szczególiki. Mhm. Czyli przyjdziesz do nas z płytą? Oczywiście. No. Ale fajnie, już się nie możemy doczekać. Słuchaj, trzymamy kciuki za ciebie, niech to się rozwija tak jak do tej pory. Dziękuję. Super. Dziękuję bardzo. To było coś ekstra. Dzięki. A propos ekstra? Pytanie na śniadanie ekstra.